Witam Państwa serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Agnieszka Sypeń, Ink Soul Tattoo. Tak. Witam Cię, Agnieszka. Witam. Dziś porozmawiamy z tym trendem odnośnie tatuaży, bo coraz widzimy częściej, że tatuaże są coraz bardziej popularne. Tak. No i pierwsze pytanie, bo większość osób dalej ma takie myślenie, że tatuaże były związane z kryminalistami, tak, było to więzienie. Tak, z środowiskiem więziennym, tak. Tak, a teraz jest to sztuka, artystyczna sztuka, która tak. jest rozpowszechniana. No i powiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o te tatuaże, czy opinie ludzi odnośnie tatuaży, czy oni teraz traktują jako zdobienie ciała jakąś fajną rzecz, pokazanie siebie, czy dalej jeszcze macie takich ludzi, którzy mówią, że nie rozumią takiej pracy? No to jest indywidualne. Są ludzie, którym się podoba, są ludzie, którym w ogóle się to nie podoba, komentują. Jeżeli zobaczą osobę całą wytatuowaną, od razu twierdzą, że ona jest ze środowiska więziennego, gdzie to naprawdę, no nieprawda, no. No to jest sztuka. Nawet artyści twierdzą, że osoby, no że jesteśmy idealnym płótnem. No tak, bo taka że, prawda że nie muszą ciało. Się patrzeć na nas przez szybę, tylko mogą podziwiać nas. I to mi się wydaje, że to jest właśnie forma też pokazania siebie, jak mówię. Jasne. I tutaj wyrażenia jakichś swoich uczuć, emocji, które pokazują pewnie. Też nas, tak? No i też... Odzwierciedlenie naszej duszy, na pewno. Czujemy się wolni. No robimy, bo możemy, no nie, no ale... i też nie ma czegoś takiego już, że nie pokazujemy tego ciała, nie, jakoś nie zakrywamy tych tatuaży, tylko pokazujemy to, co Oczywiście. Robimy. Czujemy się normalnie, wcale nie musimy się afiszować. Możemy je pokazać, wcale nie musimy. No i właśnie, kolejne pytanie, tatuaże u kobiet. Właśnie o tym pokazywaniu, bo kiedyś było, że kobieta robiła sobie tatuaże w takich miejscach zakrytych. I jakie to Pewnie. Były miejsca najczęściej? Właśnie, to na pewno była kostka, to na pewno były gdzieś tam plecy, z tyłu na lędźwiach sobie też często robiły. Pamiętam, że przychodziły dziewczyny, które chciały tam poprawić sobie stary tatuaż. Rąk nie robiły absolutnie, szyi, karku nie robiły. Zazwyczaj to były właśnie nogi, plecy. No teraz popularne są No rękawy. i właśnie powiem Ci tak, niektórzy ludzie nie rozumieją, jak to może kobieta sobie zrobić, ale moim zdaniem bardzo pięknie to wygląda u kobiet, Mi też się podoba. Pokazanie naprawdę, kobieta moim zdaniem w rękawie ładniej wygląda niż mężczyzna, jeśli chodzi o to, też mi się podoba. Bo tak to wygląda, że kobieta jest odważną kobietą, pewną tak, siebie, tak. ma jakąś swoją pasję, ma tak. poczucie własnej wartości. Tak. Ja robiąc sobie pierwszy tatuaż, naprawdę poczułam się pewna siebie. Pracowałam wtedy w restauracji, gdzie, no wiadomo, kontakt z ludźmi. A gdy zrobiłam sobie ten tatuaż, pierwszy, było na plecach, ale jakoś tak otworzyłam się, jakoś tak czułam się, że kurczę, mam ten pazur. No i potem poszło. Potem był kolejny i kolejny, zaczęło mi się to podobać. Jest to takie, że jak zrobisz jeden... Wciąga. Wciąga. Wciąga, to się podoba. Coś nowego, cały czas się chce więcej. No ja cały czas chcę więcej, ja mam w planach bardzo dużo tatuaży. Chcę połączyć generalnie, no mam ręce, gdzieś tam chcę połączyć, coś tam chcę dorobić, więc to nie są jakieś tam nowe miejsca, tylko kończenie tych, które zaczęłam. I właśnie teraz pytanie kolejne, jak mówiłaś, że przychodziły kobiety, które zmieniały tatuaż. Tak, zmieniały. Jak to wygląda, jeśli chodzi o zmianę tatuażu? Naprawdę to się da tak, bo zauważyłam ostatnio u ludzi i oni zakrywają tatuaże tak. i jest to nie do rozpoznania, że tam nie był stary tatuaż. Oczywiście, robią sobie. To były to tatuaże, które miały nawet 15 lat, 20 lat, robiły sobie w młodości, tak zwaną kolką, gdzieś tam sobie dziubały, czy samą igłą, ktoś im kiedyś gdzieś tam w domu robił, bo to było modne, bo chcieli, nie było takiego sprzętu. No niby był, no ale nie każdy miał do tego dostęp i te, no i przychodziły, zasłaniały sobie, były to miejsca różne. Były kobiety, które sobie robiły właśnie na ramionach, robiły sobie potem z tego fajne kompozycje, miały coś jasnego, miały delfinka, czy tam jakiegoś tam tygryska, z którego zrobiły naprawdę fajny, piękny obraz. No, no I, no i co, i zasłaniają. Jak powiedziałaś, właśnie robiły giełkami, jakimiś tymi tak. rzeczami. No i teraz pytanie, bo dużo ludzi mówi, a zarazi się czymś, ale to jest chyba nieprawda, bo wszystko jest sterylne, tak? Wszystko jest sterylne, to po pierwsze. Tatuażyści używają też jednorazowych rzeczy, wszystko jest jednorazowe, igły są jednorazowe, koreczki, chusteczki, ręczniki, podkłady, wszystkie rzeczy, które są potrzebne do robienia tatuażu, one są jednorazowe. Także nie ma obaw, jeżeli ktoś ma studio i naprawdę dba o to, sterylizuje, używa wszystko jednorazowe, no to wydaje mi się, że nie ma żadnego zagrożenia, zarażenia się czymś. No i powiedz mi teraz pytanie może dla osób, które chcą zrobić tatuaż, a boją się po prostu zrobić tatuażu. Jak to w ogóle wygląda ten strach ludzi przed tym tatuażem? Czy oni tak niechętnie przychodzą na pierwsze to spotkanie? To znaczy klienci, którzy pierwszy raz przychodzą, boją się bólu.
oni boją się autentycznie bólu, boją się, że to będzie boleć, że nie wytrzymają, że przestraszą się igły, bo wspominają sobie z dzieciństwa panie, które pobierały krew i że dziecko krzyczało, bało się, mdlało. No i właśnie taki strach przed igłą i przed tym bólem. Naprawdę nie ma się czego bać. Są znieczulenia, są maście znieczulające, psikamy znieczuleniem, gdzie najpierw trzeba nakuć skórę, ale psika się. Nie czujesz, skóra drętwieje, jest fajne uczucie. Niektórzy w ogóle nie chcą się znieczulać, lubią ten ból. Lubią, to jest taki ból, że on jest do zniesienia, no i jest taki specyficzny. No ale właśnie, jak mówisz, boją się tego bólu i nie mają takiej obawy. Jest takie pytanie od klienta, który mówi, a jak ja nie wytrzymam i wyjdę z połową tatuażu? Były takie pytania, ale jeszcze nam klient nie wyszedł. Jeszcze nie wyszedł. Nie wyszedł. Robili, kończyli. Też były sesje, gdzie robili sobie całe ramiona, czy tam całe łydki, całe nogi. Mężczyźni zazwyczaj od razu sobie robią projekty, chcą sobie na przykład całą łydkę wytatuować. Robili to na sesję, wytrzymywali pierwszą sesję, super, 3,5 godziny, 4 godziny trwa sesja. Bardzo fajnie wytrzymywali. No czasami wiadomo, no przy końcu skóra puchnie, no psika się tym znieczuleniem, żeby jednak te 5-10 minut do końca jakoś tam wytrzymali, nie? No i to powiedz mi teraz tak, mamy tatuaże, które jak widzimy są tatuaże, jak ty masz piękne tatuaże na rękach, no ale są osoby, które pracują w instytucjach i tak. Jak to wygląda, jeśli chodzi o pracę ich? Też jakoś się zmienia, tak? Bo kiedyś zasłaniane były te wszystkie koszulami, coś teraz tak. Inaczej pracodawcy na to chyba patrzą. To znaczy, to zależy też od pracodawcy indywidualnie. Wchodząc do biura czy do urzędu, generalnie klient, który wchodzi do takiego urzędu, zwraca uwagę, czy ta osoba wytatuowana ma tatuaże związane z jakimś tam więziennictwem, czy też ma krwawe postacie, okaleczonych ludzi, okaleczone zwierzęta. No wiadomo, że się na to niefajnie patrzy. Ale jeżeli taki klient, który przychodzi do takiego biura, zobaczy, że ta osoba ma jakieś fajne zwierzę, które jest w jakiejś fajnej formie, jest to obraz, wydaje mi się, że nie będzie patrzył się krzywo. No to pytanie do waszego studia. Jacy ludzie przychodzili, jeśli chodzi o pracę zawodową? Mamy teraz kolegę, który pracuje w urzędzie. Spotykam go w urzędzie i chodzi naprawdę w krótkim rękawku, gdzie ma zrobione ramiona. Dwa ramiona ma zrobione przedramię, pokazuje te tatuaże cały czas. Nikt mu nic nie mówi. Są kobiety, które pracują w przedszkolu. Owszem, one generalnie chyba same dla siebie zasłaniają, bo przed dziećmi chyba. No nie wiem, może nie chcą pokazywać, ale wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie, że nie wolno. No i teraz właśnie, jak mówisz o dzieciach, o tych pani w przedszkolu, przyszło do nas pytanie, napłynęło pytanie od widzów. Jak to jest tatuowanie kobiet w ciąży? Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Generalnie nie mamy udowodnione tego, czy ten tusz jakoś tam wpływa. Ja nie jestem pewna generalnie, czy tusz ma jakieś znaczenie w rozwoju dziecka i tak dalej, ale wydaje mi się, że to bardziej ten ból i to serduszko. Kobieta w ciąży, wydaje mi się, ma tą skórę taką delikatną, że inaczej to znosi. Ja osobiście naprawdę bałabym się robić w ciąży. Mąż nie zgadza się robić kobietom w ciąży tatuaży, nigdy się nie zgadza. Mówi po, jasne, nie ma problemu, ale w ciąży nie. Czyli bardziej nie zależy o tą formę estetyczną i tą, tylko mówisz wytrzymanie tego bólu i wytrzymanie to serduszko, reakcja tej kobiety, czy jakoś ona tego tak inaczej nie odczuje. No to jest jednak strach, no nosi dzieciątko, więc nie ryzykujmy, nie? To powiedz mi teraz o gojeniu tatuaży. Rozmawialiśmy nawet przed wejściem tutaj do studia, do programu, że właśnie musi być jakiś tam czas gojenia tego tatuażu. Jasne. I trzeba o to dbać. Oczywiście, że trzeba dbać. Po zrobieniu tatuażu myjemy kilka razy dziennie, 5 razy dziennie, ile możemy. Zależy, jaka to jest część ciała, bo wiadomo, no nie każdy może tak często, ale myjemy, wiadomo, ręce, nogi cały czas dbamy, smarujemy cienką warstwą. Bardzo cienką warstwą, żebyśmy nie nakładali sobie dużo kremu. Kremy kupujemy takie z witaminami. Są dostępne wszelkiego rodzaju, pod różnymi nazwami, z witaminami, maście, kremy, którymi smarujemy, żeby właśnie przyspieszyć gojenie. No nie chodzimy na solarium, nie opalamy tego, wiadomo. A powiedz mi, co jak widzimy, ludzie owijają to folią. To znaczy, my zakładamy, że owijamy folią tylko po zrobieniu, trzymamy 2-3 godziny. Trzymamy 2-3 godziny, po tym ściągamy, myjemy, smarujemy cały czas bez folii. Latem było strasznie, bo wiem, że niektórzy zakładają folię, ale skóra się zaparza. Zaparza się, na piecze zaparza się, więc no ja osobiście nie radzę folii, bo wiem, nosiłam w wielu miejscach folię i wiem, że te 3 godziny to jest tak akurat. No to jak już mówisz o tym bólu, o oparzeniach, mówiliśmy o tym bólu, to gdzie najbardziej bolą tatuaże? Mnie bolały stopy.
żebra bolą. Czyli tam, gdzie jest cieńsza skóra i kości od razu, czy? Tak, cienka skóra, naprawdę, żebra bardzo bolą. Tatuowali sobie brzuch, też bolał. No, takie miejsca. Generalnie ręce mnie nie bolały, mogę osobiście powiedzieć, że ręce mnie nie bolały. Plecy ale to też mnie jest nie bolały. Może forma tego, że już jesteś trochę uczulona, może odporna bardziej na możliwe, ten ból. Możliwe, możliwe. Nie znieczulam się, bo nie czuję potrzeby. Nie boli mnie aż tak. No to widzimy twoje tatuaże, naprawdę zapierają dech w piersiach. My też zobaczymy tatuaże na naszym tutaj komputerze. Mogą państwo i prosimy realizatora też o pokazanie tych tatuaży teraz. Dla widzów na kanale, proszę bardzo. Różne są zdjęcia, jak widzimy. No i właśnie powiedzmy teraz o tych trendach. Co najczęściej ludzie tatuują? Co najczęściej? Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że ta niby moda, przychodzą, robią sobie takie ptaszki, różyczki, znaki nieskończoności, dosyć często. No ale są osoby, które właśnie robią sobie tatuaże związane właśnie z klubem piłkarskim, na przykład naszego Zagłębia. Są różne. Często. Są tatuaże patriotyczne teraz. Polska walcząca, dosyć często robiona, w różnych postaciach, różne wzory. Małych żołnierzy też sobie tatuują. Tatuaże związane z rodziną przede wszystkim. Imiona, portrety. A dla niektórych nie ma. Po prostu sobie ładnie przyozdobić ciało. Chcą mieć jakieś dzieło sztuki na ręce, na nodze. Przychodzą, robią sobie. I takie ostatnie szybkie pytanie, bo musimy powoli kończyć. Projekty. Przychodzą ludzie z gotowymi projektami, czy też korzystają z waszych pomysłów? Tak i tak. Przychodzą z gotowymi, też przygotujemy. Jeżeli ktoś ma coś do zasłonięcia, przygotujemy projekt, żeby zasłonić. Jeżeli ktoś ma coś do dorobienia, też przygotujemy projekt. Jeżeli ktoś chce nam pokazać swoje pomysły, przynosi nam te pomysły, pokazuje. My coś z tego tworzymy. No i działamy. Czyli jak najbardziej polecasz tatuaże, bo pewnie. Jest to ten fakt i nie jest to mitem, że zrobimy jeden, chcemy kolejny. Czyli polecamy fajne zdobienie ciała, że to nie jest ból taki, że robimy ten tatuaż, on jest na całe życie, bo możemy go zmieniać. Można dorabiać, można przerabiać, można kolorować. Naprawdę są teraz takie możliwości, są tacy tatuażyści, którzy zrobią naprawdę z czegoś dzieło sztuki. Naprawdę. I czyli polecamy jak i kobietom, i mężczyznom oczywiście. Te tatuaże. No i tutaj też rozmawiamy o tym, że tatuaż, ten ból, czyli komuś możecie ten ból spodobać. Tutaj państwo też co chwilę realizator pokazuje zdjęcia tych tatuaży i tych osiągnięć twojego męża, tak? Ale powiem jedno, że tatuaż to jest taka ekspresja, jak mówiliśmy, pokazanie własnego siebie. No i mi się wydaje, że to wchodzi w nam w nawyk i już nie jesteśmy takim stereotypowym krajem, gdzie tatuaż właśnie... To jest taka wymalowana biografia nasza. Generalnie patrząc na osobę wytatuowaną, możemy coś o niej powiedzieć. Możemy coś o niej powiedzieć, naprawdę. Czyli po tobie można powiedzieć, że cieszysz się życiem, jesteś szczęśliwa i tak, zawsze uśmiechnięta. Mam tatuaże, które też coś znaczą. Nie powiem, że nie znaczą. Kiedyś grałam w zespole, wytatuowałam sobie gitarę, wytatuowałam sobie mikrofon. No gdzie i to, kiedyś... to są też jakieś wspomnienia, oczywiście, tak? Że tak. Dla córci zrobiłam sobie babeczkę. Czyli dla każdego coś także, dobrego. Tak. I mi się wydaje, że to jest naprawdę bardzo fajne podejście osób właśnie w naszym XXI wieku, którzy chcą jak najbardziej ozdobić swoje ciało, chcą pokazać też siebie z drugiej strony, jasne. O czym nie mówią, a chcą to pokazać, pewnie. Jak właśnie mówisz. Nie ma się czego bać, naprawdę nie ma się czego bać. Czyli zachęcamy serdecznie do robienia tatuaży. Pewnie zapraszamy. I po prostu będziemy tutaj na pewno pokazywać jeszcze tatuaże, może uda nam się udostępnić zdjęcia jasne, państwa. Jasne, nie ma problemu. I zobaczycie też na naszym portalu. Zapraszam też na komentowanie naszego programu Gość Dnia. I przypominam, naszym gościem była Agnieszka Sypeń, Ink Soul Tattoo. I będziemy się już żegnać. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Dziękuję. Do zobaczenia.